Mamy już podstawowe wiadomości na temat rzutu poziomego i umiemy obliczać podstawowe wielkości. Pójdźmy dalej. Załóżmy, że rzucamy ciało z wysokości H i niech ta wysokość H wynosi 20 metrów. Zapiszę tutaj H równe 20 metrów z prędkością początkową o wartości 10 metrów na sekundę. Załóżmy, że w zaokrągleniu, że przyspieszenie ziemskie wynosi 10 metrów na sekundę kwadrat. Zaznaczę teraz prędkość początkową. Tu mamy wysokość H. Prędkość początkowa, a niech będzie tej długości. I podpiszę tutaj VO. No i jeśli tak rzucamy ciało poziomo i pomijamy opory ruchu, to nasze ciało będzie się poruszało po paraboli. No, powiedzmy mniej więcej tak. Trochę mi się na początku ta parabola nie udała. Tutaj spróbujemy poprawić trochę. Dobrze, prędkość początkowa styczna do toru. W tym miejscu mamy zasięg. No i spróbujmy po pierwsze obliczyć czas spadku. No, czas spadku w rzucie poziomym jest taki sam jak czas spadku w spadku swobodnym, ponieważ w kierunku pionowym prędkość początkowa jest równa 0. W kierunku pionowym będzie to ruch jednostajnie przyspieszony z przyspieszeniem ziemskim, a droga przebyta do momentu upadku to jest właśnie nasze H. No to wzór na taką drogę H równa się G, piszę TS, bo to jest TS kwadrat czas spadku przez 2. Czas spadku będzie równy po prostym przekształceniu 2H podzielone przez G. No i czas spadku. I ten czas spadku, jak go szybciutko policzymy, to jest 40 metrów przez 10 metrów na sekundę kwadrat. Po przeliczeniu otrzymujemy pierwiastek z 4 sekundy, kwadrat pierwiastek sekundy, 2 sekundy. Taki jest czas spadku naszego ciała. No dobrze. Gdybyśmy chcieli zapytać, gdzie to ciało się znajdzie po upływie czasu, połowy tego czasu, czyli po upływie czasu T równe 1 sekunda. Jak to obliczyć? No, możemy to zrobić najprościej w ten sposób, że nadal patrzeć, jak szybko ciało spada w pionie, obliczyć tę drogę w pionie. No to będzie jakaś droga S1. Ona również, ta droga jest pokonywana zgodnie ze wzorem GT kwadrat przez 2. Jak wstawimy 1 sekundę, no to mamy 10 metrów na sekundę kwadrat razy 1 sekunda kwadrat podzielone przez 2. Sekundy kwadrat się upraszczają i otrzymujemy 5 metrów. Czyli przebyta droga w ciągu jednej sekundy w dół, pionowo w dół, wynosi 5 metrów. No to wysokość, na jakiej ciało się znajdzie, czyli Y, to jest wysokość początkowa, czyli H, odjąć ta droga, czyli odjąć S1. Jak wstawimy i od 20 metrów odejmiemy 5 metrów, otrzymujemy 15 metrów. To jest proste. No dobrze, czyli po upływie jednej sekundy ciało jest na wysokości 15 metrów, czyli 3/4 wysokości, pokona 3/4 wysokości. Tu jest gdzieś połowa, to 3/4 wysokości jest gdzieś tutaj, prawda? Tutaj będziemy mieć 15 metrów, tutaj dopiszę jednostki, współrzędna Y w metrach. Pociągnijmy tę wysokość, żeby zobaczyć, gdzie tak naprawdę ciało się znajduje, bo tu jest jego tor. I następne pytanie jest takie, ile będzie wynosiła całkowita prędkość w tym miejscu? Po pierwsze, czy umielibyśmy wyznaczyć wektor tej prędkości? Jak to zrobić?
A później, czy umielibyśmy też obliczyć tę prędkość na tej wysokości, wartość tej prędkości? No to zajmijmy się najpierw wektorem prędkości. Generalnie wiadomo, że wektor prędkości chwilowej musi być styczny do toru, czyli musi być styczny do naszej paraboli. Zamieńmy to na prostą, będzie ładniej. OK. Czyli muszę narysować, jeszcze raz, muszę narysować wektor styczny do toru, do tej paraboli w tym miejscu. I teraz, jakiej on ma być długości? Tego nie wiem. Powiedzmy, że narysuję to jako wektor mniej więcej taki. No, to jest wektor styczny. Ten wektor styczny, na tej prostej, stycznej do paraboli, będzie leżał wektor prędkości chwilowej, ale na ten wektor prędkości chwilowej składa się prędkość pozioma i ta prędkość pozioma się nie zmienia. Czyli mogę tutaj, w tym miejscu, odłożyć wektor prędkości poziomej, który musi być tej samej długości, co na początku, jako że prędkość pozioma się nie zmienia. Tutaj żadne przyspieszenia ani opóźnienia nie działają. Ciało nadal ma prędkość VO. Podpisałam to. No i co do tego jeszcze? No jeszcze do tego trzeba dodać wektor prędkości pionowej, ale już moment, w którym kończy się nam wektor prędkości poziomej, pozwoli nam na wyznaczenie długości wektora prędkości chwilowej. Jak widać, troszeczkę go za bardzo przedłużyłam, muszę skrócić, już skróciłam. I wektor prędkości chwilowej zakończy nam się tu, a wektor prędkości pionowej będzie wyglądał w ten sposób. O, to będzie wektor, który można napisać, że to jest VY. I teraz z rysunku widać, że VY dodać VO daje nam wektor prędkości V w tym momencie. Można to, zapiszemy to może właśnie w ten sposób, że wektor VO dodać wektor VY, czyli prędkość pozioma, dodać prędkość pionowa, daje prędkość chwilową w tym miejscu. No dobrze, umiemy to zrobić konstrukcyjnie, ale jak obliczyć wartość tej prędkości? No wartość tej prędkości, zgodnie z twierdzeniem Pitagorasa, to jest pierwiastek kwadratowy z V o kwadrat i V y kwadrat. V o mamy podane, a ile wynosi V y? VY to jest prędkość, jaką ciało nabywa w czasie spadku pionowego w dół bez prędkości początkowej i bez oporów ruchu pod wpływem przyspieszenia ziemskiego. Czyli możemy powiedzieć, że ta prędkość, wartość prędkości VY jest równa prędkość początkowa w tym kierunku, czyli VOY, piszę na razie ogólnie, plus przyspieszenie g razy t. Zaznaczam tu wartość bezwzględną, żeby nikt się nie przyczepił do tego, że oczywiście współrzędna prędkości VY jest ujemna, ale mnie interesuje wartość. VOY jest równe 0. No więc wartość prędkości pionowej w naszym ruchu w tym momencie to jest g razy t. Jak podstawimy wartości, no to mamy 10 metrów na sekundę kwadrat razy 1 sekunda daje 10 metrów na sekundę. W takim razie, skoro mamy już i VO i VY, no to możemy wrócić do naszego wzoru na V i otrzymujemy V równe pierwiastek kwadratowy z VOY, to jest 10 do kwadratu plus VY, plus VO do kwadratu, czyli znowu 10 do kwadratu. Oczywiście już możemy wyciągnąć z jednostek pierwiastek i mamy metry na sekundę.
No, to jest pierwiastek z 200, a pierwiastek z 200 to jest 10 pierwiastków z 2 metra na sekundę. Zostawmy to już w tej postaci. Dobrze, czy możemy jeszcze coś tutaj znaleźć? No, przydałoby się jeszcze znaleźć kąt, pod jakim jest skierowany ten wektor prędkości chwilowej. O ten kąt alfa. Jak to zrobić? No, zauważmy, że tangens tego kąta alfa to jest wartość prędkości Vy do wartości prędkości VO. Jak wstawimy te wartości, to mamy 10 metrów na sekundę podzielone przez 10 metrów na sekundę daje 1. A tangens alfa jest 1 dla kąta alfa równego 45 stopni w pierwszej ćwiartce, taka nas interesuje, czyli po upływie jednej sekundy prędkość chwilowa będzie miała wartość 10 pierwiastków z 2 metra na sekundę i będzie nachylona do poziomu pod kątem 45 stopni. W ten sposób udało nam się znaleźć prędkość w dowolnym momencie ruchu ciała. Zastanówcie się, jak znaleźć prędkość, wektor, kierunek w chwili końcowej. Ja tylko może podpowiem, że oczywiście wektor tej prędkości końcowej będzie tutaj skierowany jakoś w ten sposób. Trochę mi to najedzie na nasze napisy, no ale trudno. I długość tego wektora, jak i składowe spróbujcie znaleźć sami, analogicznie do tego, który tutaj wspólnie znaleźliśmy, a następnie obliczcie wartość tego wektora prędkości końcowej.